czas mi wolno płynie. Jak leniwa rzeka, ale na spotkanie i na powitanie jakoś się doczekam. Ale na spotkanie i na powitanie jakoś się doczekam. Całuśna dziewczyna. No, no, no. Kochani, już się przybrała, jest gotowa do dalszych występów. Chcecie ją zobaczyć? No to bijemy brawo, Natalko, zapraszam. A rodziców zapraszamy na ławeczki. Wszystkich zapraszam, bo wystąpi grupa podróżników, muzykantów i artystów. Zapraszam serdecznie. Hello. Hello. It's a lovely day. Hello. It's a lovely day. Welcome to the best shop on the day. Welcome to the pet shop, come in and play. Ciekawszego. To takie banalne. No to może. Za górami, za lasami. Ludzie, co za nudy. Zacząłbyś po ludzku opowiadać. No na przykład.
całkiem nie tak dawno, jakieś parę setek lat temu, za taką wielgachną górą i za takim super ciemnym lasem znajdował się ekstra wypasiony zamek, w którym mieszkała okrutna zła macocha. No właśnie chciałam to powiedzieć, a jej ulubionym zajęciem było wpatrywanie się w magiczne lustro i zamęczanie go pytaniami. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Nie powiem! Lustereczko, powiedz przecie, chyba, że już nie chcesz być na tym świecie. Ojej, ale nudzisz, mam już tego dosyć. Prysnęłabyś mnie chociaż raz cifem, to bym ci powiedziało, a tak na sucho! Lustereczko, powiedz przecie. Wiem, chcesz skończyć jak twój poprzednik, tak? Do dziś nie możesz się pozbierać. Spoko, spoko. No więc jakby ci to powiedzieć? Piękna jesteś niczym gwiazdy na niebie, cały świat uwielbia ciebie. Blaskiem przyśmiewasz inne kobiety, lecz niestety, nie gniewaj się królowo miła, ale Śnieżka się cię przebiła. Co? Straże! Nie chcę go więcej słuchać. Przeróbcie je, no na przykład, no na witrażyk. Ratunku, niech żyje Śnieżka, niech żyje Śnieżka. Ratunku. Czego, nieproszony kolego? Królewny, z którą mógłbym się ożenić. Potrzebna mi jest tu zaraz. Bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Nie ma! Aha, no dobra. A może chociaż jakaś żaba się znajdzie do pocałowania? No nie ma! Jak nie ma królewny, to nie ma żaby, tak? No dobra, dobra. Jak nie ma, to nie ma. Poszukam sobie jakichś innych. Zrobię najlepsza chwila poranka, ze Śnieżki mokra plamka. Bać mi gajowego! Nie ma go! Ratują babcie czerwonego kapturka i robi porządek z jakimś tam wilkiem. Wołać go natychmiast z babcią i kapturkiem, tak? To zajmie się później! Gajowy! Gajowy! Wzywałaś mnie, o pani? Zwałam. Nie podoba mi się tutaj. Śnieżka. A lustereczko się podobało. A wiesz, jak lusterko skończyło? Wiem, wiem. Mówili fakta. A mnie się w ogóle ta Śnieżka nie podoba. Od początku jakaś taka podejrzana była. Skoro tak bardzo ci się nie podoba, zaprowadzisz ją do lasu i dalej wiesz, co zrobisz. Co? Naprawdę? Nie ma niby!
kurde, naprawdę! Ależ królowo, ja taki słabiutki gajowy jestem. Wilka ocucić, babcię oprawić? Nie, to znaczy babcię ocucić, wilka oprawić, to owszem. Ale żeby dać Śnieżkę tak... Oj, biedniutki, słabiutki, wiesz, moim zdaniem to ani, ani trochę nie wyglądasz na calineczkę, a mokrą robotę masz w kontrakcie. Wykonać! Bajarka. Opowiem wam baśń. Będzie to znana baśń o Kopciuszku. Dawno, bardzo dawno temu, za górami, za lasami, w małym miasteczku mieszkał wdowiec Seweryn. Miał on mały sklepik z odzieżą, sam projektował i szył swoje kreacje. Do mnie, kupujcie najpiękniejsze kreacje w mieście, tylko u mnie. Dla pani sukieneczka, dla pana piękny fraczek. O, jaka elegantka! W prowadzeniu sklepu pomagała Sewerynowi jego córka Kasieńka. Najpiękniejsza panienka w miasteczku. Miała piękną twarz, jedwabistą cerę, błyszczące oczy i usta jak maliny. Zamykamy dzisiaj nasz kramik. Utarg mamy spory. Wiesz, sprzedałem nawet ten zielony sweterek, który twoja mama zrobiła 20 lat temu. Ach, wracajmy na kolację do domu, ojczulku. Ojciec ze swoją córką żyli sobie spokojnie, aż do dnia, w którym Seweryn postanowił się ponownie ożenić. Jego wybór padł na piękną, lecz złą kobietę. Wdowa, z którą się ożenił, miała dwie córki. Obie miały poprzewracane w głowach. Zaraz po weselu wdowa zaczęła rządzić się jak szara gęś. Wdowiec zaś z dnia na dzień robił się coraz łagodniejszy i we wszystkim ustępował żonie. Macocha przyuczyła jego córkę do domowych obowiązków i aż żal było patrzeć, jak męczyła się Kasieńka ponad siły, rozpalając drwa, myjąc schody i podłogi, a tymczasem córki wdowy objadały się, wysypiały i leniuchowały. Wyzyskiwały biedną sierotę, każąc to coś przynieść, to coś odnieść, to po coś powiedz. W końcu nazwały Kasię Kopciuszkiem. Ej, ej, śliszczysz kimi kocmołu. Hej, Kopciuszku, usmasz nam racuszków. Kopciuszku, nagrzej nam wody. Kopciuszku, wyprasuj nam kołnierzyki, szybciutko. Kopciuszku, zanieś nam izbę.
Kopciuszku, Kopciuszku, no, Kopciuszku. No, Kopciuszku, musisz szybciej pracować. No i córeczce takie piękne. Zobacz, na Adelkę. Wykawany tatuś, kroczęta. O, a patronela? Czyż nie jest podobna tobie? Kiedy byłam w jej wieku, byłam najpiękniejszą panną w mieście. Staraj się. Szybko, czas. Kopciuszek pracował dniem i nocą. Często przysypiał przy piecu, zmęczony i głodny. Jedynymi jego przyjaciółmi były cztery małe myszki, które miały swoją norkę pod schodami i stary kot. Syzrat kolejności! Kopciuszku, czy potrzebujesz naszej pomocy? Nie, kotku. Izby już posprzątałam. Zostały mi tylko okna. Muszę je wymyć. Odpocznę i zabiorę się do pracy. Nie, Kopciuszku, my ci pomożemy. Ty odpocznij, a my będziemy myć okna. Myszy do okien, a ja będę nadzorował. Raz Dobosz Żuk szedł sobie ulicami i bił za dwóch swój bęben pałeczkami. Uwaga, uwaga! Jutro na Zamku Królewskim odbędzie się wielki bal, na który zaproszone są wszystkie okoliczne panny. Jedną z nich syn królewski wybierze sobie na żonę. Ojej! Jedziemy na bal do księcia. Na pewno ja zostanę jego żoną. A właśnie, że ja. Ty nigdy nie zostaniesz żoną księcia, bo masz za dużo biegów na nosie. A właśnie, że zostanę. Nie ma czasu na kłótnie, moje panny. Musicie pomyśleć o strojach. Wykoc mu uchy, jak wyubrane. Mężu, mężu. Gdzie jesteś? Pomyśleć o strojach. Z pewnością, którą z was książę wiesz za panną. Mnie najlepiej jest w zielonym. Kopciuszku, uszyj mi zieloną suknię. A mnie najlepiej jest w różowym, więc Kopciuszku, uszyj mi różową suknię. Wtedy zjawił się wdowiec. Mężu, szybko pomóc. Dobrze! Na rynek, kupić książę naszym córeczku moim. Książeczki, sukienki, może pięknie wyglądać. Dobrze, dobrze, żono, już jadę! Nowa robota dla Kopciuszka. Musi kroić, szyć, mierzyć suknie i wysłuchiwać grymasów i kaprysów. Pracowała ciężko całą noc. Na szczęście rankiem obie suknie były gotowe. Ojej, jakie piękne suknie! Mnie najlepiej jest zielony. Biorę tę zieloną suknię. A ja tę. O, ta będzie dla mnie najlepsza. Muszę tą przymierzyć. Adela i Petronella były bardzo piękne. Nie może ubrać. Za chwilkę nas uczeszysz, Kopciuszku. Bardzo modnie i bardzo elegancko. Kopciuszek zaczął marzyć. Panienki moje, ubierać się! Szybko! Będziemy musieli się na bal. Szybko się ubierać. Mężu! Kopciuszek zaczął marzyć o balu. Powóz już gotowy, możemy jechać!
Co tam myślisz, Kopciuszku? O czym myślisz? Ach, gdybym tak mogła pojechać na ten bal, ale ta fryzura... Ach, jak mi żal. Ach, jak mi żal, że nie dla mnie ten bal. Do tego ta fryzura. O, jakaż ja nieszczęśliwa. Ej, Kopciuszku, czemu, że jesteś zasmucony? Ale dziewczyny, jesteście już na balu. Na słoneczko. Jesteście na balu. To są szpilki i bielizna i suknia balowa, bo ja jako twoja wróżka będę cię sponsorować. Tuż przed domem stoi kareta. Stary kot będzie twoim woźnicą, a myszki konikami. Myszy do karety! Pamiętaj tylko, abyś wróciła o północy, bo inaczej dziękuję ci, dobra wróżko! Kopciuszek pojechał na bal. Był bardzo szczęśliwy. Kiedy wszedł do sali balowej, wszystkim dech zaparło. Taki był piękny i elegancki. Królewicz natychmiast podszedł do Kopciuszka i zaczął z nim tańczyć. Że porwę ją i w sercu schował na dnie mój. Ja uwielbiam ją. Ach, witaj, moja miła! Tak długo tęskniłem. Wiedziałem, że przyjedziesz, bo o tobie śniłem. Więc tańczmy, najdroższa. Tańczmy w zachwycie, piętnoc przetańczmy. Potem całe życie! Dziewczyna nie znalazła przed pałacem już karety, a suknia zmieniła się w łachmany. Musiała więc biec z zamku na piechotę, zaciskając w ręku pamiątkę po balu, pantofelek. Biegła na krótko przez powrotem sióstr. Co się działo na królewskim balu? Piękna księżniczka pojawiła się na królewskim balu i książę jej nie odstępował. Ale gdy tylko minęła północ, zegar wybił północ, wybiegła, zgubiła pantofelek. Podniósł go i nic więcej wieczorem nie robił, tylko się w niego wpatrywał. I pewnie zakochał się w tej, która zgubiła ten pantofelek. I to? I pstro! Pościel na łóżka, bo spać się chce. Uwaga! Książę obwieszcza wszem i wobec, że poślubi pannę, na nóżkę której pantofelek będzie pasował. To może na mnie będzie pasowało. Będzie pasowało. O, go synowi. A, niestety. I na moją nóżkę też nie pasuje. Jak to? A może. Dojdzie, masz piegi, to się nie ogolone nogi. Na kogo będzie pasował bucik? No. A może na mnie będzie pasował ten pantofelek? No, słusznie, panienko. Usiądź proszę i wyciągnij nóżkę. Patrz,
na twą małą nóżkę. Książę zabrał Kopciuszka do pałacu. Tam odbyło się huczne wesele, na którym ja też byłam, miód i wino piłam. Dali mi pierogi, a ja z nimi w nogi. Jesteś szalona, wiem ci, zawsze byłeś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, wiem ci, zawsze byłeś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Dziękujemy, normalnie się rozpłakałam. Dziękuję wam, moi kochani. Było super, prawda? Jeszcze raz owacje, proszę. Ja bardzo dziękuję pani Tamarze. Jest kochana, kochana, jeszcze raz powiem kochana. Dziękujemy, prawda? Super. Mam nadzieję, proszę państwa, my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, tournée przed nami, prawda? W końcu małe i duże talenty. My damy rady ze wszystkim. Pierwsze koty za płoty. Tak. Następne będzie nie przyznawaj lepsze. Się, że jesteś moim mężem teraz.